gościem jest dzisiaj Oleg Schulz z Sotrendera. I dzisiejsze warsztaty się różnią zasadniczo, dzisiejsze nasze spotkanie od poprzedni, ponieważ wprowadzamy taką formułę, że będziemy też zapraszać osoby, które współpracują czy tworzą takie ciekawe startupy, które łączą się z social media zawsze w jakiś sposób, łączą się z Facebookiem. Jedne zupełnie, inne mogą działać też trochę niezależnie. Natomiast zawsze są to narzędzia, tak? Czy są to twórcy narzędzi, które można obsługiwać samemu, tak? Czyli to nie są narzędzia, to nie będziemy zapraszać na przykład, nie wiem, twórców agencji reklamowych, którzy mają swoją ofertę, którzy zrobią coś tam za was, tylko takich, którzy opowiedzą też o tym, tak, w jaki sposób użytkownik może sam jakby prowadzić też swój marketing, tak, w jaki sposób może zyskiwać wiedzę o tym, w jaki sposób, jakie rzeczy w marketingu społecznościowym, nie tylko społecznościowym, są istotne. No i dzisiaj oczywiście ta formuła warsztatów będzie o tyle klasyczna dzisiaj, że jest ta część teoretyczna, tak? Przez 45 minut, godzinę Aleksander będzie mówił o tym, co można jeszcze wycisnąć i czego jeszcze można się dowiedzieć z social mediów i za pomocą jakich narzędzi, więc to będzie też taki fajny przegląd po takich najbardziej wiodących narzędziach, też analitycznych, które są polskie, niektóre nie są polskie. Wszystkie są polskie. Wszystkie są polskie, okej, dobrze, czyli idziemy w polskie narzędzia, w polskie produkty. Natomiast potem oczywiście ta część warsztatowa, tak jak to zawsze ma miejsce, czyli przeniesiemy się do biur obok i tam będą nasi konsultanci, którzy będą do waszej dyspozycji i będziemy mogli właśnie, czy to już od strony takiej czysto praktycznej, poznać narzędzie, jakim jest Sotrender, czy też poznać, czy też instalować aplikację Quidats na swoich fanpage'ach, lub dowiedzieć się też innych rzeczy, które do tej pory były na warsztatach, bo wiem też, że czasem są jakieś pytania, za często dotyczące reklamy kontekstowej, czy innych rzeczy, które poruszaliśmy do tej pory na warsztatach. Więc ja już tutaj nie będę robił takiego wprowadzenia większego, jak zwykle, jak tam, czym są social media, czym są dialogi w aplikacjach, tak, gdzie aplikacje działają i tak dalej. Zapraszam do naszego kanału na YouTubie, Quidats, albo na fanpage i tam znajdziecie też wideo z poprzednich warsztatów, to zwłaszcza informacja dla tych z Państwa, których nie było na wcześniejszych warsztatach. Natomiast idziemy teraz do przodu, oddaję głos Olkowi, tak? Wielkie brawa. Na początku chciałem pokazać. Nie będę Cię już bardziej przedstawiał, bo wiem, że jesteś po prostu, że najlepiej się sam przedstawisz. Dokładnie. Ale to już promocja i takie rzeczy, to później. Ja naprawdę chciałem bardzo podziękować Wam za zaproszenie, zarówno Rachimowi, Michałowi. Powiedzieć, że z perspektywy Warszawy jest takie obserwowanie, co tu się dzieje, tak? Bo to jest bardzo fajna inicjatywa, szkolenia, rozmawiamy, tak? Podnoszenie poziomu merytorycznego, czego w Warszawie, powiedzmy, są jakieś imprezy, tak? Ale nie ma stricte takich ustawionych wydarzeń edukacyjnych, więc przyjeżdżając tutaj już też na fejsie, tylko Olek, zobacz, podpytaj, co za ludzie, jaka formuła. Więc naprawdę gratuluję Wam pomysłu, widzę, że to się sprawdza i dziękuję za to, że mogłem być pierwszym gościem na Waszym spotkaniu. Tak? Naprawdę można prosić o brawa dla chłopaków, że naprawdę robią fajną inicjatywę, że podnosi poziom społeczności, to jest bardzo fajna rzecz. No i nie macie braw, to sprawdźmy. O czym chciałem powiedzieć? Tak jak Michał na samym początku wspomniał, jesteśmy firmą, która podobnie jak Quidats ma możliwość samoobsługi, tak? Ale zdecydowanie bardziej chciałem się nie skupić na samym narzędziu, bo narzędzie na pewno, jeśli będziecie chcieli sprawdzić, to sprawdzicie, tak jak już powiedział, na warsztatach nawet zaraz. Bardziej chciałem się skupić ogólnie, co robimy, jakie są troszeczkę inne narzędzia z nami mylone oraz pokazać, co więcej możemy z tych danych, które już mamy, wyciągnąć. Na początku chciałbym po prostu przejść, czym się różni analityka od monitoringu, bo bardzo często mam takie wrażenie, że jesteśmy myleni.
z narzędziami do monitoringu, no i pokazać praktycznie, co możemy wyciągnąć więcej. Kim jestem? Pracuję w branży interaktywnej od 5 lat ponad i zacząłem od razu mediów społecznościowych. Uczestniczyłem w lunchu marki Play, który był największym projektem społecznościowym w Polsce, według mnie. Ponad 30 moderatorów, osób bardzo zaangażowanych, platforma społecznościowa, to co w tym momencie dla nas jest całkowicie naturalne, że wysyłamy, piszemy coś na komórki, możemy się dzielić z znajomymi swoimi przemyśleniami na Facebooka bezpośrednio z komórki, to już byliśmy 5 lat temu z Play. Od samego początku właśnie takie połączenie offline i online. Gdzie pracuję? Tak. SoTrender. SoTrender jest marką większej firmy SmartNet Research Solution i dostarczamy narzędzie analityczne skupione na jednej platformie, dostarczającej szersze i pogłębione dane i analizy z, w tym momencie Facebooka, już myślimy zaraz o Twitterze i o YouTubie. Więc na tym chciałbym się zatrzymać i zapytać jeszcze, ilu z Was już działa aktywnie na Facebooku? Jako profile na przykład firmowe, strony swoje, czy wszyscy wiedzą, wszyscy znają dalsze dane. SoTrender został założony przez dwóch już czołowych badaczy internetu, uczestniczących w dużych międzynarodowych projektach, jak i największych projektach w Polsce. To jest bardzo duża wartość, ponieważ nasze korzenie są stricte akademickie. Nie wchodzimy w tworzenie aplikacji, dostarczamy i staramy się dostarczać jak najbardziej obiektywne dane. Ok. Czy różnią się narzędzia monitorujące od analitycznych? Czy ktoś wie, czy nie wie? Kto wie, czym się różni analityka od monitoringu? No, analitycy są zawarte jeszcze jakieś badania tej treści, prawda? Wnioski. Okej. Okay. Na pewno jest o wiele więcej informacji statystycznych. Tak jak czy wszyscy znają z kolei taką natywną funkcjonalność Google'a, Google Alerts, gdzie możemy sobie nastawić możliwość powiadomienia, że na przykład ktoś dodał nowy wpis na blogu, w którym jest zawarta nasza nazwa naszej marki. To umożliwia Google Alert, tylko są pewne ograniczenia związanego z samym Google, że też nie wszystko Google indeksuje. W Polsce powiedzmy Google to jest praktycznie ponad 95% rynku, ale to tylko Polska, my jesteśmy tylko pryskiem. Ale przede wszystkim to alerty Google'a nie wchodzą w media społecznościowe, tak? Nie wchodzą w treści wewnątrz mediów, tak? I tak i nie, bo blogosfera jest medium społecznościowym na ten sposób. Stara, tylko na przykład Facebook już... Dokładnie, już Facebooka nie indeksuje, Twittera też już o wiele gorzej. Indeksuje wszystkie treści, które są publiczne, natomiast już nie chodzi, powiedzmy, w profile zamknięte, tak? Dokładnie, a nawet jeśli się udaje, to jest to zdecydowanie wolniejsze niż można to robić na przykład za pośrednictwem pytania bezpośrednio Facebooka. I no, na tym polega przewaga dodatkowych narzędzi. Analityka to jest Google Analytics, tak? Możemy sprawdzić, podłączyć sobie kod do strony, zobaczyć o wiele, wiele więcej. Niekoniecznie zobaczyć analizę, tak? Ale możemy zobaczyć dane zagregowane. I już mamy pewną statystykę, możemy zobaczyć, ile było na przykład powiadomień alertowych i zacząć myśleć już na jakby podział ruchu, gdzie o nas piszą i tak dalej. Faktem, że nie ma takiej zbudowanej analityki dla Google Alertów, ale to jest myślenie. W Polsce mamy całkiem sporo, jak się okazało, tych platform, które rozwijają funkcjonalności Google Alert, które pozwalają nam monitorować lepiej sieć i wychodzą też o wiele dalej. Próbują określić nacechowanie dyskusji, tak jak to robi Brent czy SentiOne, gdzie próbują zasugerować, czy było na przykład to pozytywna wzmianka o naszej sieci, o nas, o produkcie, czy po prostu neutralna, czy jakby całkowicie komentarz wkurzonego użytkownika. Ja z tych sześciu narzędzi, które są całkowicie polskie, korzystałem tylko z trzech. Każdą swoje plusy i minusy, ale na pewno daje zdecydowanie większą możliwość zarządzania i sprawdzania opinii o marce niż proste powiadomienie z Google. No, szersze możliwości, tak? Możemy, Google Alert może mieć duży problem na przykład z wyfiltrowaniem treści PIFO.
bo nas interesuje piwo, konkretne piwo Lech, albo jak się nazywamy Atlas, to nie chcemy mieć informacji o nowych opisach Heroesów mitycznych. W związku z tym możemy próbować filtrować treści, które dostajemy, tak żeby dostawać jak najlepsze wyniki. I na tym polega przewaga głównie narzędzi monitorujących płatnych, że umożliwiają to większe i lepsze filtrowanie treści. Szczególnie, że przy niektórych markach, branżach to jest kilkadziesiąt tysięcy wpisów, informacji miesięcznie. Niektóre narzędzia analityczne monitorujące posiadają już też pewną analitykę, tak? Próbującą podzielić, pokazać źródła, gdzie o nas piszą, w jaki sposób o nas piszą, co z naszej perspektywy nie jest super informacją jako firmy analitycznej, ale daje też pewien pogląd, tak? Dzięki temu marka może na przykład się dowiedzieć, czy więcej o nich mówią na przykład na blogach, czy na forach, czy na mikroblogach, co pokazuje, w którym kierunku też powinna marka myśleć, jak wchodzić w media społecznościowe. My dostarczamy całkowicie rozbudowane narzędzie analityczne poświęcone w tym momencie jednemu serwisowi, rozbudowując raczej analitykę facebookową. W Polsce nie mamy bezpośredniej konkurencji, tak jak jeśli chodzi o narzędzia monitorujące, jest około 600 narzędzi. Analityka w naszej perspektywie jest jedna, tak? Skupieni jesteśmy na jednej platformie, zaraz odpalą kolejne dwie, ponieważ uważamy, że trzeba się rozwijać, niestety, dawać jak najwięcej tych danych. Ale tym się różnimy. Narzędzie analityczne, rozbudowane statystyki dla jednego serwisu, całkowicie zewnętrzne od samego serwisu. Co można więcej wycisnąć? Proszę zadawać pytanie w trakcie też. Szczególnie tutaj. Tu będzie dużo wykresów, dużo ciężkich rzeczy. Pytania są bardzo wskazane. Tak jak wspomniałem, sam Facebook posiada w pewnym momencie swoje statystyki, tak zwane Facebook Insights. Z jednej strony dają nam ciekawe informacje, dla niektórych mogą całkowicie wystarczyć, tak? Danych zielowych, wzrostów, tylko on nie daje takiej możliwości zarządzania tymi danymi. Podaje kilka ciekawych rzeczy, które też cały czas Facebook dodaje, tak? Dla mnie możliwość sprawdzenia klikalności linku już w Facebooku, czego mi bardzo na początku brakowało, no w tym momencie daje mi pewną informację, tak? Nie widzę lajka, nie widzę komentarza, ale wiem i mogę sprawdzić, że ktoś kliknął w link. I część takich danych na pewno jest przydatnych, tak? Tylko że jeśli chcemy sprawdzać pewne rzeczy w dłuższych okresach, zobaczyć bardziej skumulowane dane dla różnych stron, Insight już nie starcza. Jak rozpoczynaliście swoją przygodę z Facebookiem jako firma, na pewno zakładaliście stronę firmową. Musieliście się określić, w jakiej chcecie być kategorii, tak? Czy jesteście bardziej miejscem skupionym na osobie, czy w ogóle jesteście miejscem, czy może w ogóle jesteście zbiorem społeczności. To tak od razu tip, to jest bardzo ciekawe, że jeśli pewnie pojawił się taka informacja jak Edge Rank, tutaj rozmawialiście o Edge Ranku, to już ten element wyboru może definiować twój początkowy Edge Rank, tak? Widoczność. Idąc za tym ciosem, gdzie trzeba być jakiś skategoryzowany, no to my podobnie jako badacze myślimy o kategoriach. Zaczęliśmy kategoryzować strony, które my zbieramy. W tym momencie indeksujemy ponad 100 tysięcy polskich stron facebookowych. Mówię tylko o polskich. Praktycznie jest to pokrycie na jakieś 95% stron polskich u Facebooka. Do 6 tysięcy z nich mamy przypisane 138 kategorii. To nam bardzo łatwe myślenie i analizę, tak? Bo możemy sprawdzać sobie, na ile są angażujące banki, na ile są angażujące piwa czy centra handlowe. Te dane są z jednej strony dostępne w narzędziu dla wszystkich użytkowników, a z drugiej strony tę część z nich publikujemy całkowicie oficjalnie. W tym momencie zaraz dzisiaj lub jutro będzie tak zwany fanpage trends, gdzie będzie można sprawdzić najpopularniejsze branże i które marki sobie najlepiej radzą. Dzięki temu, że zbieramy te strony, kategoryzujemy, to możemy wchodzić w głębszą analizę tych danych.
sprawdzić, kim są fani, co robią fani, jakie treści, w jakich markach, w jakich branżach lepiej działają i bardziej też zestawiać całe branże. Tu jest kawałek zrzutu z naszego narzędzia. Zbierając dane ze wszystkich stron, zbieramy też najaktywniejszych użytkowników na samym dole. Staramy się każdej marce pomóc, określić, kim są ich liderzy opinii, osoby najbardziej zaangażowane, najwięcej piszące komentarze, najwięcej dających lubię to. Jeśli zbieramy to dla 100 tysięcy stron, to w pewnym momencie wielu użytkowników nam się powtarza. Możemy sprawdzić, gdzie jeden użytkownik, na których stronach dał lajka, dał koment, która marka go bardziej przyciąga. Tak? Jeśli zaczniemy agregować te dane, to możemy zacząć pokazywać pewien obraz użytkownika. Tak? Jeśli mamy pojedynczą stronę, możemy zobaczyć, gdzie jeszcze fani są współaktywni, w jakich ilościach. Bardzo fajnie, najczęściej, najwięcej osób jest związanych ze stronami, które mają też najwięcej użytkowników, tak? Więc pokrycie takie, tak jak macie na przykład swoją stronę ClickUps. Z 4000 czy 5000 fanów, których macie, to praktycznie 60% będzie również aktywnych na demotywatorach, bo jest największą stroną na fejku, no i serce i rozum, tak? To są zawsze rzeczy, które się pokrywają. Tego zaczynamy dzielić to i sprawdzać, ile na przykład osób aktywnych, procent osób aktywnych stanowi też część danej strony. Tu robiliśmy dla festiwalu AudioLive pokazanie, gdzie jeszcze, jeśli chodzi o samą branżę festiwalową, ich aktywni użytkownicy jeszcze się udzielają, tak? W takim kontekście myślenia, z kim warto, z których festiwali wchodzić w jakąś współpracę, tak? To była analiza za bodajże 6 miesięcy. Praktycznie pokrycie 14% aktywnych fanów też na Tauronie stanowili fani AudioLive, tak? Podobnie selektor festiwalu. To pokazuje, że osoby, które są w ogóle zainteresowane przykład festiwalami, możemy powiedzieć festiwalowicze, tak? Które osoby jeżdżą po różnych imprezach. To bardzo też ułatwia komunikację pomiędzy. Tak? Nie musimy mieć dla siebie konkurencji, bo wiemy, że większość użytkowników będzie pojedzie tu, tu i tu. Możemy na przykład pomyśleć o jednym wspólnym bilecie. Podobnie, jeśli to była analiza bardziej w kierunku sponsoringu, do jakich partnerów mamy uderzyć. Dzięki temu, że zbieramy te dane o fanach, możemy najbardziej na przykład angażujący, czy jak AudioLiver wcześniej cały czas wchodzi w współpracę z Lechem, to pokazujemy, że na przykład bardziej by im się opłacało wejść groszowi w to. To też ciekawe, to jest kampania piwowarska. Aktywni fani AudioLiver, no to jest ponad, z jednej strony to można powiedzieć, że śmieszna liczba, tak? Ponad 1% pokrycia w aktywnych fanach, ale to jest już istotna informacja, bo jeśli grosz weźmie sobie z kolei przez, z perspektywy swojej strony, przesieje dane, może zobaczyć, które strony festiwalowe są najaktywniejsze pośród jego użytkowników. To są istotne informacje dla osób, które, szczególnie piwa, które chcą wchodzić w eventy letnie, no i eventy letnie też walczą o pieniądze sponsorów. No dobra, ale czy powinni szukać sobie partnerów, gdzie fani jakby się pokrywają, czy powinni szukać takich partnerów, gdzie właśnie jest mało tych wspólnych fanów? Zależy od przyjętej strategii. Z mojej strony ja bym wolał wchodzić w te miejsca, gdzie widzę, że już część fanów jest zainteresowana. Tak? Bo dla mnie to jest pewna informacja, że jeśli część moich fanów jest już ciekawa, to znaczy, że cała reszta też będzie podobnie myślała. Tak? Więc tylko potrzebuję informacji i zachęty. Tak? Dla mnie jest to element przewidywania. Tak? Z jednej strony, jeśli nie ma jakichś wspólnych elementów, ceny bardzo, bo nam to zależy od jakiejś szerszej perspektywy biznesowej, że powinniśmy tam być, no to też warto wtedy iść w tym kierunku, tak? Więc to wszystko zależy, czego troszeczkę oczekujemy, bo czasem potrzeba jest zdobywania nowych rynków, nowych połączeń, tak? Ale jeśli ja bardzo, najbardziej to chyba pokazuję, no to sobie blogerów, tak? Bo
marka chciałaby wejść w współpracę z blogerem i w sumie nie wie, którzy blogerzy są najlepiej odbierani przez dokładnie, tak? Więc tutaj możemy sobie bardzo fajnie sprawdzić, którzy blogerzy są pokrycie fan, tak? Nie muszą wtedy zgadywać ani patrzeć, który bloger jest najbardziej zasięgowy. Tylko im chodzi o to, żeby mieć dodatkowe miejsce do treści, które dystrybuuje treści, generuje na nich treści i będzie ciekawy dla ich fanów. Analizując dane, wiedząc też z Facebooka, jakie to są osoby pod względem też płci, akurat wieku już nie zawsze możemy uzyskać, ale płeć możemy, możemy zacząć się rozbijać i sprawdzać. No, jest to istotne z perspektywy analizy konkurencji, bo o ile każdy administrator swojej strony może zobaczyć, jaka płeć dominuje, nawet jak jest dokładna demografia na twojej stronie, to jeśli chcesz sobie porównać z konkurencją, nie masz takiej możliwości, jeśli chodzi o Facebooka. Nie masz informacji, jaki rozkład płci jest na stronie konkurencji. Tak? My mamy dostęp poprzez analizę tych najaktywniejszych osób. Możemy próbować zestawiać i pokazywać, jak są te różnice pod względem płci. To też może mieć znaczenie przy targetowaniu potem postów, tak? Że jakby można wykorzystać tą wiedzę na temat tego, kiedy na przykład kobiety, a kiedy mężczyźni są aktywni na danym fanpage'u i wtedy targetować wpisy na przykład pod kątem płci już w oparciu o te dane, tak? No bo jeśli by się okazało, że w innych na przykład godzinach, to też rozumiem, czy godzinowo też można sprawdzać, czy tylko globalnie dla danego fanpage'a. Czy jest możliwość robienia takich analiz, tak? Bo jeśli wiemy, jaki jest użytkownik, jeśli wiemy, w jakiej godzinie się to chyba nie robiliśmy takiej analizy, ale mamy możliwość takiej analizy zrobienia, tak? Sprawdzić, jak różni się cykl życia mężczyzna. No bo są jakby różne grupy docelowe na przykład na fanpage'ach, tak? I możemy targetować w różny sposób swoje posty, targetować do mężczyzn, do kobiet, do językowo, tak? Po lokalizacji i tak dalej. Te targetowania coraz nowe się gdzieś pojawiają. No i właśnie to przed zdecydowaniem się na takie targetowanie sobie sprawdzić, tak? Po prostu do kogo najlepiej targetować, w jakim czasie na przykład, tak, nie wiem, tylko porę dnia, ale też porę tygodnia, roku, miesiąca i tak dalej. Mhm. Czy też, jak zresztą wiesz, będzie też troszeczkę w tym kierunku, to jest dla mnie już taki ciekawy problem, tak, bo ja do końca, jeśli wybierasz w pewien sposób przy panelu reklamowym, do kogo mówisz, do kobiet, mężczyzn, to też pewne dane, jeśli nawet widzisz i zawężasz bardzo wąsko swoją grupę do jakiejś tam konkretnej strony, to pytanie, bo w tym momencie nawet już Facebook pokazuje dwie demografie, tak? Z jednej strony fanów, a z drugiej strony osób aktywnych na stronie, tak? Jak ty targetujesz, to w sumie tak na podstawie których kryteriów, tak? Nie masz tej odpowiedzi jasnej. Nie, nie masz. Tutaj możesz przynajmniej sprawdzić po użytkownikach zaangażowanych. To też jest fajne raczej w kontekście nie tyle reklamy, bo sam panel reklamowy już sam w sobie jest pewnym światem, który daje ci jasne informacje, ale tu bardziej chodzi o komunikację na przykład wizualną, tak? Rodzaj komunikacji, jeśli chciałbyś zaatakować, że tak się wyrażę, nie wiem, przez content, tak? Nie przez samą reklamę, tylko... No tak, ale też jedno postaw, nie też jakby o targetowaniu właśnie postaw. Możemy odróżnić i filtrować rodzaj treści. Po prawej stronie na samym końcu są procenty aktywności. Po lewej stronie są fanpage'e, gdzie wiedząc, tak jak wcześniej, że mamy troszeczkę inne rozbicie, lekkie są na przykład bardziej też kobiecym piwem w stosunku do innych marek piwnych. Tak możemy jeszcze po samej treści przefiltrować ją i zobaczyć, jakie posty są bardziej angażujące dla kobiet, a jakie posty są bardziej męskie. Tak? W związku z tym Facebook nie daje takiej możliwości filtrowania, mówi ci powiedzmy informacje, tu masz organiczny ruch, tu masz takie kliki, ale nie dowiesz się, które twoje posty były bardziej angażujące dla kobiet, a które nam dla mężczyzn. To może być istotna informacja, ponieważ sam w pewnym momencie bardzo się zdziwiłem, prowadziłem profil Lecha, ile kobiet i jakie rzeczy się angażowały. Tak? To jest bardzo istotne, jeśli planujemy
właśnie tak jak wspominałem, jakby strategię komunikacyjną, jaki kontent mam tworzyć. Możemy również sprawdzać, nie tak jak monitoring, który wyłapuje powiedzmy słowa, my biorąc pod uwagę, że wszystkie te dane ze strony tak trzymamy na swoich serwerach, to za każdym razem możemy sprawdzić konkretne słowo kluczowe, które się przebijało, tak? Bierzemy wszystkie posty, mierzymy po częstości, tak? Jakie słowo najczęściej się pojawia w wypowiedziach. Tak? Możemy od razu przefiltrować i zobaczyć dominujące elementy komunikacji. To jest fajne, jeśli chcemy sprawdzić, co głównie komunikowała przez dane przez ostatnie pół roku, na przykład konkurencja. Czy bardziej się skupiała na ofercie, czy bardziej na kotkach, czy są jakieś takie dominujące rzeczy. Wiedząc, jakie też słowa pojawiają się w reklamacjach, możemy sprawdzić, jaki procent takich aktywności, na przykład Twoich fanów czy użytkowników jest związany z narzekaniem na stronę. Za mną jest ostatnia świeża analiza telekomów pod względem reklamacji. 30% średnio użytkowników na stronach pisze te reklamacje. To też jest bardzo istotne, że oni sami zachęcają do tego. Tak, Orange jest dla mnie czymś niesamowitym, ponieważ oni już mają tam własną jakby obsługę klienta. Tak? To już nie jest tylko agencja social mediowa, która siedzi i pisze o komunikacji, tylko tam są prawdziwi ludzie z boku, którzy na żywo odpowiadają. To jest coś takie niesamowicie pomysłu, że już Orange zresztą na każdej konferencji mówi, zapytajcie na fanpage'u, gdzie ja teraz jestem, mówi prezes Orange, tak? Już naprawdę bawią się tym i oni już czują tą siłę mediów społecznościowych. No, Wilcin, który świeżo wszedł, jeszcze nie do końca chyba łapie, jak może wykorzystać swój wall do z jednej strony redukcji kosztów obsługi klienta, tak? Bo nie musi utrzymywać jakiegoś niesamowitego call center, jednak dzwonienie jest troszeczkę droższe niż pisanie komentarzy na Facebooku. Tu widać właśnie, które firmy najbardziej się nastawiają, żeby szybko obsłużyć klienta na swoim wallu. Tak? Możesz, szybkość reakcji jest w tym momencie istotna. Średnio po napisaniu postu na Playu po 12 minutach ktoś do Ciebie się odezwie. W godzinach pracy jest to zdecydowanie jeszcze szybszy czas reakcji. Czy tego akurat nie widać, ale Play Orange i tak wypada lepiej, ponieważ Play wydaje się, że ma 50% takich postów, które ktoś napisał, w ogóle pozostał bez odpowiedzi, tak? Ale jak już odpowiada, to bardzo szybko, czyli mają świadomą strategię raczej pozostawienia pewnych rzeczy. Na Orange'u praktycznie się nie zdarza, żeby ktoś zostawił jakiś post bez reakcji, tak? To jest ciekawa informacja, jeśli firmy, które już Orange Play są liderem, takie hej, jak widzimy, no dla nich jakby jest to jasna informacja, że zobaczcie, jak odstajecie od konkurencji. Takie analizy można robić dla każdej strony, tak? Zobaczyć, pokazać szybkość reakcji, jeśli mamy na przykład w umowie zakontraktowane, że nie ma rzeczy, które pozostają bez odpowiedzi, to z perspektywy klienta możemy mu szybko dostarczyć dane, czy coś zostało nieodpowiedziane, jak szybko moja agencja odpowiada w danych zagregowanych i wiele innych możliwości. Analizujemy też rodzaj kontentu, który się pojawia na stronach. Oferujemy to samo narzędziu, można łatwo to sprawdzić, jaka jest struktura treści, którą Ty publikujesz, ale no, żeby budować już ciekawsze zestawienie branżowe, to musimy się zaangażować my. Tak? Możemy bardzo fajnie pokazać w czasie, jak się zmieniały aktywność prowadzącego. Bardzo często spotykam się z pewnym problemem, że agencja nie potrafi przekonać swojego klienta, że powinien im płacić więcej po na przykład pół roku, tak? Bo przez te pół roku przeszło 60 tysięcy nowych fanów, którzy są tak samo aktywni jak na samym początku. I chciałbym pokazać, że moje zaangażowanie, tak jak rosła ilość fanów, też rosło. To jest analiza,
o ile powiedzmy pewna komunikacja, liczba postów do użytkowników no, nie jest, też rośnie, tak? Ale o wiele szybciej rośnie sama jakby potrzeba komentowania, odpowiadania. Jeszcze wspomagane to szybkością reakcji, to zawsze będzie generowało koszty po stronie agencji, więc agencja też musi mieć pewne dane pokazujące, no płaci nam więcej, nasza praca w tym momencie jest 4 razy większa niż podpisywaliśmy umowę w styczniu. No a dwa, no to też jest bardzo fajna informacja dla klienta końcowego, tak? Takie rzeczy możemy robić, nie ma takich rzeczy w narzędziu. W samym narzędziu oferujemy informacje, żeby każdy może sprawdzić, które godziny są dla niego najbardziej ciekawe, tak? Kiedy ma najwięcej interakcji. Ale my możemy sobie wziąć całą branżę, zrobić uśrednić, pokazać, w których godzinach większość postowało, w których spało. Możemy robić zaawansowane też wykresy mapujące, tak? Pokazujące to zaangażowanie. To jest wykres pokazujący zasięg komunikacji na plusie. Na dole widzimy, po prostu jest kluczowe takie zagęszczenie od 15-16, bo ten wielki impact, najbardziej angażujący content jest zawsze po godzinie 17, tak? Wieczory. I to nie zawsze jest spowodowane tym, że po prostu wieczorem siadamy do komputera, tylko po prostu większość osób zapomina o tym, żeby pisać coś po 17. Z perspektywy na pewno firmy, które pracujemy 9-17, nie obchodzi nas to dalej, więc ty pisząc po 17 masz większą szansę też przebić się do użytkowników. To jest mniejsza konkurencja w rynku też. Dokładnie, tak? To jest tak zwany mniejszy klapę. Nie tylko godziny, ale też uśrednione na przykład dane dla branży, w jakie dni najbardziej opłaca się postować, kiedy najbardziej jest też największa interakcja, albo też tylko proste sprawdzenie, jak moja agencja pracuje, w zasadzie audytu, piszą mniej posty w soboty, w niedzielę, ale z kolei bardziej siedzą i napieprzają komentarze. Możemy sprawdzać, jak długość tekstu wpływa na zaangażowanie. Tutaj ile jest, mam średnią ilość komentarzy dla ile potrzeba liter, żeby naprawdę angażować. Tak? Nieważne jest treść, co będzie dokładnie z naszej perspektywy. Widzimy, jaki post mając około 60, do 60 znaków, to jest chyba akurat do 60 znaków możemy mieć optymalne, najfajniejsze zaangażowanie, tak? Więc też te mniejsze słupki. Te mniejsze słupki, no czym masz więcej znaków, tym spada ci zaangażowanie, ilość komentarzy, które jest pisane. To jest, pamiętam, że ze swego czasu po prostu siedziałem z klientem i tak. Nie możemy tych tekstów PR-owych wrzucać, one są za długie. Po prostu wywalamy 70% treści z tego waszego komunikatu. Ale dlaczego zawsze działały, szczególnie działy PR mają taki zwyczaj pisania niesamowicie długich, ciekawych tekstów, które no, na Facebooku kompletnie działały. Tak? Tutaj możemy dostarczyć jasne dane pokazujące czym jest taka optymalna ilość tekstu, nie przekraczajmy jej, to przynosi najlepsze efekty. To są suche, obiektywne dane. To też jest wrzut narzędzia. Nie wiem, czy próbowaliście, na pewno każdy z was w jakiś sposób próbował dotrzeć do historycznych treści na Facebooku. Sprawdzić, co było postowane na przykład 3-4 miesiące temu. Trochę timeline się pod tym względem polepszył, ale bardzo kiepskie nadal jest wracanie do treści historycznych. W narzędziu oferujemy szybki dostęp, zdecydowanie łatwiej się przeklikać przez narzędzie i dotrzeć do postu sprzed 4, czy 5, czy 10 miesięcy, ale jednocześnie też możemy sobie bardzo fajnie po rodzaju zaangażowania przeliczyć, które posty były najbardziej angażujące i w jaki sposób, tak? Czy lajki, czy 4, czy komenty.
ale możemy też takie na życzenie klienta zrobić całkowicie, na przykład wyplucie 100 najlepiej angażujących postów dla całej branży, tak? Gdzie to bardzo ułatwia myślenie o, jak chcemy złożyć pewną komunikację. Zobaczmy, co działa w telekomunikacji, wypluwamy sobie 100 najfajniejszych postów i widzimy, w jakim kierunku możemy iść z komunikacją. Oczywiście w narzędziu pokazujemy dane historyczne, jak rosło, jaki był przyrost na Twojej stronie, również na stronach konkurencji. My mamy możliwość tak samo uśrednienia tych danych, lepszej prezentacji i bardzo często mamy o wiele dalszy zasięg danych historycznych. Ostatnio dla jednego z moich klientów wyciągaliśmy dane z Facebooka jeszcze sprzed naszego założenia, z 2009 roku. My jesteśmy firmą, która pod koniec 2010 zaczęła działać. Więc uważam to za pewien sukces, ponieważ wyciąganie danych historycznych z Facebooka jest rzeczą bardzo ciężką. Nikt tego nie oferuje. No już takie pokazywanie liderów, zaangażowania w narzędziu. To jest, nie wiem, czy ktokolwiek widzi opis tego wykresu, ale uważam, że to jest bardzo fajny wykres. Z prostego powodu. Mamy w naszym narzędziu, jak już na samym początku pokazywałem, mamy liczbę swoich najaktywniejszych fanów. Możemy, ponieważ zbieramy te aktywności, zobaczyć, kiedy była pierwsza aktywność danej osoby i ostatnia aktywność. Biorąc pod uwagę, że już działamy od tego końca 2010 roku, mamy mnóstwo danych, gdzie możemy sprawdzić, jak długo dana osoba angażuje się w stronę. O ile czym dłużej jestem fanem danej strony, zaczynając od pierwszej aktywności, no to tu jest czas. Czym dłużej jestem, tym też więcej fanem, tym dłużej i więcej tych aktywności robię. Co ciekawe, mniej więcej od 160 dni to jest utracenie tego impetu już. Trochę strona mi się obejrzała, już ten content niekoniecznie mi się podoba. Można powiedzieć, że znaleźliśmy nawet świeżość fana, że w pewnym momencie jakbyś nawet super, niesamowitego contentu robił, to jest zagrożenie, że po prostu użytkownik zacznie się nudzić w ogóle medium i przez to w ogóle traci zainteresowanie Twoją też stroną. Widzimy takie zależności, staramy się je odnaleźć. To jest wykres z bardzo wyjątkowego projektu, ponieważ robiliśmy to z stroną i programem Tylko Muzyka, gdzie nałożyliśmy interakcje, które się działy na fanpage'u, z wynikami oglądalności programu, sprawdzając, jak to, co się dzieje w telewizji, wpływa i przenosi się na media społecznościowe. Takowanie takiego badania mieliśmy praktycznie co bodajże 10 minut zaciągaliśmy dane, zwykle robimy to co godzinę i mogliśmy sprawdzić, no, jeśli coś nieciekawego działo się w telewizji, tak, w samym programie, to spadało też automatycznie zaangażowanie social mediów, tak, zaangażowanie osób na danej mojej stronie. Właśnie to jest niesamowite, że po prostu wszyscy siedzą, oglądają i jednocześnie są na Facebooku i komentują, tak? Coś zrobił ktoś w ten sposób, ktoś zrobił w ten sposób. To są dane z zeszłego roku i ta tendencja jakby zostaje, tak? Już, no dobrze, wiem, że pokazałem dużo wykresów, niekoniecznie może są wszystkie czytelne. Mamy świadomość tego, że nie każdy ma łatwość myślenia matematycznego, tak? Dlatego bezpośrednio w narzędziu, jeśli mamy taką możliwość, wprowadziliśmy wskazówki, gdzie użytkownik ma od razu przetworzoną, powiedzmy, to, co jest na danym wykresie, na pewną informację tekstową. Tak? Jeśli widzimy, że jest
strona najbardziej angażuje osoby o godzinie 19, to użytkownik dostanie informację tekstową, pisz więcej postów o godzinie 19. Uważam, że to jest bardzo przydatne dla przynajmniej osób zaczynających i dla osób, które niekoniecznie chcą siedzieć na wykresach, ale zawsze mogą przejść do wykresu, na podstawie którego jest dana wskazówka mu dostarczona. Tam jest około 92 reguł w samych naszych wskazówkach i ta liczba cały czas rośnie. I te wskazówki to też są te najbardziej istotne rzeczy i najbardziej istotne popełnione błędy też, bo nie tylko właśnie widzimy, tak, co zrobiliśmy dobrze, ale jest ocena też każdego naszego działania właściwie, tak? Bo one są jakoś tam procentowo oceniane, tak? Nasze najlepsze, najgorsze zachowania. Staramy się. Mamy na przykład świadomość, że z jednej strony dajemy pewną informację podstawową, ale teraz to jest beta, że na przykład wiemy, że te procenty nie do końca są dobrze odczytywane i co za nimi stoi, ale to na pewno będziemy jeszcze o tym rozmawiali. Ale próbujemy oceniać i dawać wskazówkę, żeby coś robić coś dobrze. Ale dla mnie bardzo istotną rzeczą jest to, że nie tylko mówimy o publikowaniu, o interakcjach, ale również dajemy informację, że nie wiem, nie masz podanego adresu strony, nie masz linku do strony www, co było na przykład niesamowite, bo przychodzimy do dużych klientów, duże strony, duże dla dużych marek i oni odpalają te wskazówki i tak kurczę, od pół roku nie mają linka do strony www. Tak? Jeśli szukasz informacji, chcesz szybko gdzieś przejść, mała rzecz, a już mniejsza konwersja bezpośrednio na stronę, tak? Więc to nie jest tylko taka ewaluacja, no, można powiedzieć, że ewaluacja jednorazowa. Takie wskazówki my przywitamy co 7 dni, więc zawsze są, właśnie tak jak powiedziałeś, reagujemy na bieżące swoje działania. Przy raportach no, staramy się dostarczać nie tylko taki wykresik, tylko zawsze jest to opisane, o co chodzi, co z niego wynika. Kiedy najlepiej wchodzić w takie zaawansowane dane, tak? Rozmawiając z klientami i wiedząc, kiedy pojawia się u nich zapotrzebowanie, to zawsze są właśnie albo ze strony klienta, że zaraz przygotujemy się do przetargów, potrzebujemy, żebyście pomogli w ustaleniu pewnych KPI, tak? Jak mają oceniać pracę agencji, jak potrzebują i zarówno końcowe firmy, jak i agencje, na przykład podczas nowych akcji, żeby móc sprawdzić, jak wygląda średnia dla branży, jak można próbować porównywać się do branży, no bo wiadomo, że klient patrzy poprzez siebie, ale no, patrzy też na liderów, tak ja być chcę jak serce i rozum, tak? Trzeba mu pewne rzeczy też wybić z głowy i no, nasze dane mają temu służyć. Również, tak jak wcześniej pokazywałem, no, określenie adekwatności partnerów reklamowych, tak, z którym blogerem warto robić, z którym nie warto, a może z którą marką się zbratać, tak, i wejść w wspólną ofertę. Analizy kryzysowe, gdzie pokazywaliśmy szczególnie ten response time, jak szybko ktoś odpowiada, tak, to jest bardzo istotne przy analizach kryzysowych. Wtedy o tym rozmawiamy. Co istotne, staramy się to wszystko umieścić w czasie. Bardzo często badacze popełniają błąd, że agregują dane za wielkie okresy, zapominając o tym, jak Facebook się zmienia. Tak, tak jak teraz, przez ostatnie dwa miesiące była bardzo dyskutowana zmiana w EdgeRanku, my to od razu widzimy, jak to wpływa na pewne dane. Tak? Co z tego, że jest mniejsze zasięgi, ale widzimy, że trwa czas życia postu zwiększył się praktycznie o 200%. Tak? Jak wcześniej post żył pół godziny, to teraz przez dwie godziny tam są ten czasem aktywności. Tak? To zmienia całkowicie interpretację danych w czasie. Tak? Nie możemy wtedy przerzucać, że to, co się działo w styczniu, jest adekwatne do tego, co się dzieje w październiku, tylko z powodu Facebooka i jego zmian wewnętrznych. Jeśli w ogóle bylibyście zainteresowani popatrzeniem i sprawdzeniem innych, bardziej rozbudowanych, skumulowanych i skoncentrowanych na konkretnych case'ach, takich przykładów analiz, albo nawet poszukiwania dużej wiedzy teoretycznej, na przykład Ania Miotk bardzo dużo pisze o liczeniu ROI w social media, tak? Ustalenia kluczowych KPI, jeśli chodzi o
monitoring, podobnie brand i czołowy analityk Jarek Roszkowski, którzy pokazują, ja bardziej opowiadałem o tych danych z perspektywy Facebooka i narzędzia analitycznego do Facebooka, ale również można i bardzo fajnie to Jarek pokazuje, jak analizować dane z monitoringu. No, u nas też jest całkiem sporo różnych opracowań, case'ów i też staramy się dostarczyć jak najwięcej wiedzy na temat Facebooka.